Szczęść Boże, cześć, jest sobota i wszystko na to wskazuje, że to jest 34. odcinek sobotniego vloga, na który Cię bardzo serdecznie zapraszam. Jestem teraz w drodze na rekolekcję do Kołobrzegu, do parafii Bożego Miłosierdzia. Jak widać, jak to zauważyła też w ostatnim sobotnim vlogu Pani Maria, którą serdecznie pozdrawiam, chociaż nie znam, tylko z komentarzy, za które jestem bardzo wdzięczny. Jestem zmęczony, bardzo. Trochę schorowany, jak to bywa w zimie, ale mam nadzieję, że świąt wypocznę i mimo wszystko nie poddaję się i zapraszam Was na ten odcinek. No to jedziemy! Kołobrzeg to całkiem fajne miejsce, nie tylko dlatego, że jest tu morze, ale dlatego, że mogę ten kolejny vlog nagrać z takiego bardzo miłego miejsca, czyli na tle wagonu. Jestem tu w Kołobrzegu na rekolekcjach w parafii Miłosierdzia Bożego. No już nabrałem siły, jak ktoś oglądał ostatniego sobotniego vloga. No byłem strasznie zmęczony, kryzys zdrowotno. Jakiś tam, ale kryzys szybko minął. Noc była jedna, druga kryzysowa i niedziela, rekolekcja. W nocy powiedziałem Panu Bogu, żeby się nie wygłupiał. No i rzeczywiście Pan Bóg uratował. Warto tak się modlić. Pan Bóg lubi takie modlitwy i takie modlitwy są właśnie, jak widzicie, wysłuchiwane. Wstałem rano, całkiem zdrowy. No właśnie, i wybieram się na spacer. Skoro jestem w Kołobrzegu, to pasowałoby zobaczyć morze. Głupio tutaj być w tym miejscu i nie zobaczyć wielkiej wody. Rekolekcje w Kołobrzegu mają swój niezwykły urok. Na różowo, bo w końcu niedziela radości, Gaudete. No i Pan Bóg przychodzi tylko w słowie. Nie tylko w słowie nam daje dużo radości, ale i w przyrodzie, i w pogodzie. W tym całym pięknie. No właśnie, na takiej nadmorskiej pustyni. Przychodzi również do nas. Pokrzepia nasze oziębłe, czas zmęczone serca. By powiedzieć, że to, co dopiero do nas przygotował w niebie, to dopiero będzie piękno. To dopiero będzie szczęście, to dopiero będzie radość na maksa. Tak myśląc, zastanawiając się, czym się z Wami podzielić w tym wydaniu takim przedświątecznym, sobotnim vlogu, pomyślałem, żeby po prostu podzielić się tym, czym tu też przeżywam w Kołobrzegu, co przeżywam tu w Kołobrzegu na rekolekcjach, a ścieżką tego przeżywania jest zawsze dla mnie liturgia słowa danych dni, danego czasu i te dni tutaj, tego ostatniego tygodnia Adwentu, mówią nam o tych przygotowaniach do Bożego Narodzenia, przygotowania w świecie, i tego, jak przeżywali to osoby najbardziej zainteresowane. Czym było Boże Narodzenie dla Józefa, dla Maryi? Czym były narodziny dla Zachariasza i Elżbiety, narodziny Jana Chrzciciela, które też przygotowały przyszły świat na Boże Narodzenie? No właśnie, i te momenty dla nich, ten czas przygotowań do Bożego Narodzenia i samo Boże Narodzenie, to nie była sielanka, to nie był melodramat,
To nie była magia świąt, ale to były dni, to był czas, to były święta, w których dokonywało się mnóstwo dramatu, mnóstwo takich ludzkich tragedii, mnóstwo takich przeorganizowania ludzkich wizji. Coraz bliżej święta. No i tradycyjnie, jak to już chyba wychodzi od kilku tygodni, że tam sobie pewien materiał gdzieś tam odkładam na później. To jest właśnie nauka, żeby tego nie robić. Okazuje się, że koniec końców ten sobotni vlog nagrywany w ostatnim momencie, a dzisiaj chyba już w ogóle pewnie nie wiem, kiedy się ukaże, czy to będzie sobota po południu, czy wieczór. No to dlatego, że no właśnie, miałem wiele różnych pomysłów na tego vloga. Miało być trochę, nawet i sporo tego Kołobrzegu, w którym miałem ostatnie rekolekcje, a tam będzie może tylko kilka ujęć. Miało być nagrywanie z szopki, z budowania. Tutaj w kościele w tym roku jestem za to odpowiedzialny. Tutaj teraz sobie przesunę jeszcze kamerkę, o taką. No właśnie, i nic z tego nie wyszło, może dlatego, że nie jest żaden ze mnie youtuber i nie mam czasem głowy, żeby o tym wszystkim pamiętać, ale to też będzie tematem tego vloga. Ale chciałbym Ci powiedzieć o takim czasie bardzo bezpośrednio przedświątecznym i świątecznym, który właśnie może dla nas czasem może być taką bieganiną i to nie jest zła rzecz z jednej strony, że tam staramy się, żeby święta były no rzeczywiście odświętnie przeżywane inaczej, że na to, co no nie mamy na wiele rzeczy, czy gdzieś tam wpływu, czy może szansy w ciągu roku, tak normalnie, no to święta jest na to więcej okazji, chociażby pobyć razem, ucieszyć się sobą i warto przede wszystkim o to zadbać, nie tyle o prezenty, żeby te prezenty nie dały się nam żebyśmy nie zwariowali przez te prezenty, albo czasem ja rzeczywiście te prezenty stają się ważniejsze od człowieka, od tego, komu te prezenty dajemy. A tu chodzi o to spotkanie w gronie rodzinnym, że największym prezentem, darem jesteśmy sami dla siebie i czas, który możemy po sobie poświęcić, podarować i czasem coś cenniejszego jest od jakiegoś wymyślnego prezentu, mega bardzo drogiego, to ten czas, siądziesz z kimś po prostu, ucieszysz się, to jest to coś, rzecz bardzo deficytowa, tego nie kupisz w sklepie, w żadnym hipermarkecie, w żadnej kolejce, za żadne pieniądze, ale możesz dać drugiemu człowiekowi i sam możesz otrzymać. I to może to jest jakaś taka pierwsza sprawa, że to właśnie nie muszą być najlepsze święta w kontekście bogactwa, tego wszystkiego, żeby dopiąć wszystko na ostatni moment. Warto to wszystko robić. Ja sam w tym roku trochę robię tak, że to, co mi się udało, może nie tak dokończyć, no właśnie, też wiele miałem takich planów, ale coś zrobiłem więcej. Po pierwsze wysłałem wczoraj trochę późno, ostatnim czasem to w ogóle robię, sam tylko to zrobiłem w ogóle chyba przed Nowym Rokiem, ale wysłałem kartki do kilku osób, od których stale dostaję te kartki. Pewnie wiele osób dostanie moje życzenia w Boże Narodzenie. Nie wiem, ja w Wigilii nie wysyłam życzeń, tylko Boże Narodzenie. Ale ozdobiłem sobie okno świątecznie, zaraz idę po choinkę. Tak, może to jest trochę ostatnim rzutem, ale tak, żeby właśnie posprzątałem sobie pokój, jakoś to inaczej te święta przeżyć. Wczoraj właśnie w kościele wraz z siostrą Małgorzatą i panami, którzy przyszli nam pomóc ze sprzątem okatechumenalnej, zrobiliśmy szopkę, więc wiele takich rzeczy, które oczywiście przybliżają nasze myśli do Bożego Narodzenia, oczywiście spowiedź, którą odbyłem, o tym warto zapamiętać i to zatroszczyć się. Biegamy z tymi karpiami, prezentami, stoimy w długich, mega, bardzo długich kolejkach, a tą najważniejszą kolejką, którą trzeba mi odbyć i wystać i wysiedzieć w czasie przedświątecznym i żeby nie odkładać tego na ostatni moment, no to jest konfesjonał, absolutnie i definitywnie. Czyli Boże Miłosierdzie, żebyśmy o tym nie zapomnieli, żeby się z Panem Bogiem pojednać, żeby zostawić te grzechy, żeby... No cóż to za radość, nie? Kiedy to życie jest takie nieuporządkowane. Na tyle, na ile mogę. Oczywiście, bo czasem oczywiście są takie sytuacje, w których nie mogę skorzystać z sakramentu pokuty, pojednania. Ale może złapać księdza, pogadać na ten temat, zadzwonić, pomodlić się w tej sytuacji, w której jesteś, poprosić go o błogosławieństwo.
o czym nam Kościół ostatnio bardzo mocno przypomniał. Nie ma takiej możliwości, której Pan Bóg by nam też nie chciał błogosławić, czyli której by nie chciał z nami być. I te święta są takim, też takim momentem, żeby to odkryć. Oczywiście te święta też mogą być czymś trudnym. Nie wiem, może gdzieś tam nie wszyscy czekają na opłatek, na ten moment, żeby zasiąść przy rodzinnym gronie. Dla wielu to będą dobre święta. Dla wielu z Was, którzy oglądacie ten odcinek, dla wielu, przynajmniej dla jednej osoby, to jest święta pierwsze w takiej poważnej decyzji. Może dla wielu z Was takie, że coś ważnego dokonali w swoim życiu w ostatnim momencie, w ostatnich tygodniach i po to, żeby też zawalczyć o rodzinę, pobyć z rodziną. I to są też takie Twoje święta, ale czasem mogą być jakieś trudne święta, bo może w ostatnim czasie kogoś pożegnałeś, ktoś odszedł, ktoś umarł, ktoś Cię zostawił, ktoś właśnie może rzeczywiście zadał Ci jakieś wiele bólu i może te święta będą takim momentem trudnych wspomnień, trudnych przeżywań. Zasiadanie czasem do pustego stołu, do pustego miejsca przy stole. Będą takim miejscem, gdzie będzie wiele bólu. Może czasem trudnych słów, może trudnych skojarzeń ze świętami. No właśnie, to wszystko wchodzi w jakiś ten klimat tego świąt. Nie chodzi o to o magię, nie chodzi tu o nastrój. Te nastroje są może i potrzebne, bo jako ludzie potrzebujemy tego. Ale że właśnie w to wszystko, wpisuje się historia zbawienia. To wszystko, wchodzi Pan Bóg. On się rodzi w tajence. W biegu historii i w biegu naszym ludzkim on przychodzi po prostu dać nam pokój serca. No właśnie. Może taki będzie moment, że będzie ci trudno do kogoś podejść i może trudno będzie przeżywał ten łamanie się opłatkiem. Ważne, żeby był w tym wszystkim sobą, żeby był w tym wszystkim wolny. Ale to też nie chodzi znowu o jakieś wierszyki, wymyślne życzenia, łańcuszki, które będziemy sobie, nie wiem, czasem niestety przesyłać. Może czasem niestety, że ktoś się pamięta, ale chodzi o to, żeby taką życzliwość dobrać, po prostu pobyć i z dobrego serca kilka dobrych słów powiedzieć, połamać się, życzyć komuś. To nie chować znowu jakąś magię. Też nie chodzi o to, żeby teraz te święta wszystko zmieniły, albo tylko przez te święta się zmienisz, przed Wigilią, Wigilię. A już może po Wigilii czy po świętach już dalej będziesz walczał, bez kija nie podchodź. Tylko chodzi o właśnie, żeby te święta były taką inspiracją, żeby ta dobroć, która jest wyzwalana w naszych sercach przez Pana Boga, bo On jest inspiratorem tych świąt, bo inspiratorem, On jest najważniejszy, On jest centrum tych świąt. Te święta nie są tylko pogodne i radosne i szczęśliwe, takie same z siebie i tylko rodzinne same z siebie, tylko że On, dlatego że On jest centrum, dlatego że On jest pierwszy, że On przynosi ten pokój, że On przynosi tą radość, prawdziwą radość. I wtedy rzeczywiście, kiedy pozwolę Panu Bogu zagościć w moim sercu, zaproszę Go do swojej rodziny, do swojego stołu, do swojej wspólnoty, tam gdzie jestem, to ja nie powiem w drugi dzień świąt, święta i po świętach. Nie? Bo Chrystus, który przychodzi, sprawia, że On będzie ciągle, nie będzie dobrym gościem, miłą ciocią, która przyjdzie tylko na święta, ale On będzie stale przy mnie. Emanuelem, to będziemy słyszeć święta. Bóg, który zamieszkał między nami. Nie przyjął na chwilę, nie? Z emigracji, nie przyjął z zagranicy na chwilę, ale zamieszkał. Bóg zamieszkał między nami. To będzie słyszał pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w Ewangelii. To będziemy słyszeć. Bóg zamieszkał. Naprawdę. Popatrz, osiedlił się w Twoim sercu. Wybudował dom sobie. Kupił sobie działkę. Nie kempingowy domek. Nie jakimś po prostu przyjechał tylko, żeby tam gdzieś cupnąć na chwilę w kącie Twojego domu, ale rozbił namiot. Wybudował pałac w Twoim sercu i tam chce mieszkać. Po to, żeby wypełnić to wszystko, co z brakiem, co z pustką, co z ciemnością. Po to był ten cały Adwent. Kochani, tego już Wam życzę na te święta. Pewnie będą jeszcze jakieś życzenia, ale żebyś w tym czasie przedświątecznym, tej soboty, niedzieli, jeszcze Wigilii, żebyśmy się temu cieszyli. Ciesząc się z Pana Boga, który to wszystko przekroczył, który nie ma barier. Żebyśmy też dla siebie nie mieli barier. Takiej dobroci, życzliwości, czasu. Żebyśmy po prostu usiedli. Z pogodą, z radością, popytali się, popowiadali,
już nawet nie narzekali. Zostawmy to jątrzenie, narzekanie na to wszystko, co się dzieje, chociażby i w Polsce, i nie wiem. Takie, bo jak narzekamy, to sprowadzamy zło na ten świat. Tak naprawdę nasze narzekanie i jątrzenie. Pamiętamy tą historię narodu wybranego, który szedł przez pustynię i narzekając sprowadził żmiję. Tylko żebyśmy sobie błogosławili, żebyśmy się sobą cieszyli, wspominali. Babciu, dziadku, mamo, tato, popowiadajcie, jak to było za waszych czasów, jak to wyglądały święta, wigilie za waszych czasów, bracie, ojcze, siostro. Właśnie, popowiadajmy sobie, spotkajmy się po prostu w te święta, dlatego że jest ktoś pierwszy, kto się z nami spotkał i kto chce się strasznie bardzo z nami spotkać. I to jest Pan Bóg. Niech to wszystko właśnie się bierze z Niego i niech to wszystko prowadzi do Niego. Rodzinnie pamiętam, może jakoś to pamiętajmy, zatroszmy się, żeby pójść do kościoła. Jest tylko na pasterkę, ale pierwszy dzień świąt i pamiętać o oktawie, że ta oktawa, ta radość Bożego Narodzenia trwa aż do 1 stycznia, potem 6 stycznia, 7 stycznia. No mamy 2 tygodnie takie mocne Bożego Narodzenia. Nie przegapmy je i nie weźmy w rutynę, tylko przebijmy się przez to wszystko. Albo właśnie to, co takie jest błyskotliwe, albo przez takie, co jest naznaczone mrokiem, albo zaprośmy tam, przyjdź do mojej ciemności, przyjdź do moich lęków, przyjdź do tego, co się boję, bo tylko Ty możesz tam przyjść, bo tylko Tobie mogę zaufać, bo tylko Ty jesteś dawcą pokoju, tylko Ty, Jezu, jesteś źródłem prawdziwej radości. Naprawdę, bez Ciebie nic nie ma sensu, bez Ciebie wszystko jest takie słabe i kiepskie. To pewnie tyle. Trzymajcie się. No i życzę wam tego, co najlepsze, czyli daję wam błogosławieństwo Pana Boga, które jest absolutnie dla każdego i w każdą sytuację ludzką. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże. Cześć.